W poprzednim filmiku mówiliśmy o sile wzajemnego oddziaływania między dwoma przewodnikami z prądem i doszliśmy do wniosku, że jeśli kierunek przepływu prądu w obydwu przewodnikach jest zgodny, to przewodniki się będą przyciągać, a jeśli ten kierunek jest przeciwny, to będą się odpychać. A teraz zajmiemy się tym, jaka jest wartość tej siły. Tak, przypomnę Ci tutaj, ponieważ licząc najpierw przypadek, gdy kierunki prądów są zgodne, a potem przeciwne, obserwowaliśmy, że następuje tylko odwrócenie niektórych wektorów, natomiast ich wartości pozostają takie same, to licząc wartość skupmy się na przypadku tym, gdy kierunki prądów są zgodne. Tutaj mamy rozpisane, jak się wyraża siła działająca ze strony przewodnika numer 1 na przewodnik numer 2 i ze strony przewodnika numer 2 na przewodnik numer 1. Tak, i żeby nam się nie myliło, to oznaczmy jeszcze, tak żeby pamiętać, że to jest przewodnik numer 1, a to jest przewodnik numer 2. I teraz zastanówmy się nad wartością siły, najpierw tej pierwszej, z jaką przewodnik numer 1 działa na przewodnik numer 2. Co to jest? Więc tak, najpierw natężenie prądu w przewodniku numer 2. Tutaj umówmy się, że ta długość w jednym i w drugim przypadku będzie taka sama. Długość wektora L1, długość wektora L2. Niech to będzie ustalone jakieś L, na przykład 1 metr. To nie jest aż takie istotne. Siła jest zawsze proporcjonalna do tej długości, więc możemy się skupić na przypadku, gdy jest to siła działająca na jednostkową długość, na przykład, albo na jakąś ustaloną długość L. Tak? A tutaj mamy iloczyn wektorowy wektorów, które są prostopadłe, prawda? Bo tu już doszliśmy do tego w poprzednim filmiku, że kiedy przewodniki są do siebie równoległe, to przewodnik, powiedzmy numer 1, wytwarza pole magnetyczne, które jest do niego prostopadłe, a ponieważ drugi przewodnik jest równoległy do niego, to pole magnetyczne jest również do niego prostopadłe. Więc tutaj mamy dwa prostopadłe wektory, które przez siebie mnożymy wektorowo, więc wartość takiego iloczynu wektorowego to będzie po prostu iloczyn długości tych dwóch wektorów. Czyli tutaj sobie ustaliliśmy, że ta długość wektora L2, no może rozpiszmy sobie L2, długość razy długość wektora indukcji pola magnetycznego i teraz tu sobie rozpiszmy. Więc tak, tutaj natężenie prądu w przewodniku numer 2, tutaj ta długość L prostu, a tutaj to pole magnetyczne. Przypominam Ci z jednego z wcześniejszych filmików, że wartość pola magnetycznego wytwarzanego przez przewodnik to będzie tak, natężenie prądu płynącego w tym przewodniku podzielone przez 2π razy odległość między przewodnikiem a punktem, w którym pole magnetyczne nas interesuje, a odległość ta to będzie po prostu odległość między przewodnikami w naszym przypadku, czyli tutaj to oznaczaliśmy literką duże R. No i to, czego tu brakuje jeszcze, to stała proporcjonalności, stała przenikalność magnetycznej oznaczana grecką literką μ. Jeśli wszystko jest umieszczone w próżni albo w powietrzu, to możemy przyjąć, że chodzi o przenikalność magnetyczną próżni, taką oznaczaną indeksem dolnym 0. I możemy to dalej trochę uporządkować. Po prostu mamy tak, długość odcinka, na który siłę działającą liczymy. Dalej mamy przenikalność magnetyczną. Następnie mamy natężenia prądu przewodnika wytwarzającego w przewodniku wytwarzającym pole magnetyczne razy natężenie prądu w przewodniku, na który siłę działającą liczymy. I wszystko podzielone przez 2π razy odległość między przewodnikami. Tak? Tutaj odległość między nimi jest oznaczana dużą literką R. Sobie zaznaczmy to tutaj, żeby wiedzieć. I tu mamy ostateczny właśnie wzór na tą siłę. Możemy sobie to nawet oprawić w ramkę. Tak, wzór jest ładny, taki, wydaje się taki symetryczny, tutaj niespecjalnie wyróżnia którykolwiek z przewodników, chociaż grają one tu różne role, bo przewodnik numer 1 wytwarza pole magnetyczne, a przez to i oddziaływuje na przewodnik numer 2, a nie odwrotnie, ale widzimy, że tu indeksy 1 i 2 występują jakby w równorzędnych rolach, tak, w tym wzorze, więc widzimy tu pewną symetrię. Żeby się przekonać o tej symetrii, zobaczmy, jak będzie wyglądał wzór na siłę działającą ze strony przewodnika numer 2 na przewodnik numer 1. Przyjmując, że odcinek, na który siłę działającą liczymy, ma dokładnie tę samą długość L małe. Ponownie tutaj mamy natężenie prądu w przewodniku numer 1 razy taki iloczyn wektorowy dwóch wektorów, które są prostopadłe, więc mnożymy po prostu długości tych wektorów. I teraz tak, znowu rozpiszmy sobie. Tutaj mamy natężenie prądu pomnożone razy znowu długość tego odcinka, na który liczymy siłę działającą, a tutaj pole magnetyczne wytwarzane tym razem przez przewodnik numer 2. Co to będzie? To będzie tak. Natężenie prądu
przewodniku numer 2 podzielone przez 2 pi razy odległość między przewodnikami, no i razy przenikalność magnetyczna próżni. Teraz możemy te wyrazy przegrupować, jeszcze raz sobie to napisać w podobnej formie jak tutaj. Tak? I co tutaj mamy? To samo, tę samą długość odcinka, na który siłę działającą liczymy, razy przenikalność magnetyczna. No a tutaj ponownie dwa natężenia prądu, natężenie prądu w jednym przewodniku i w drugim. I to wszystko podzielone przez 2 pi razy odległość między przewodnikami. Dokładnie tak samo. I widzimy, że przewodniki oddziałują na siebie wzajemnie siłą o tej samej wartości. Między tymi przewodnikami jest pewna symetria i być może warto tutaj przypomnieć czyli taką analogię, że jak mieliśmy dwa ładunki elektryczne i prawo Coulomba mówiące nam o sile wzajemnego oddziaływania między tymi ładunkami, to znowu wartość tej siły wzajemnego oddziaływania to było po prostu, była stała proporcjonalności K razy iloczyn tych wartości tych dwóch ładunków podzielone przez kwadrat odległości między nimi i ta siła była taka sama w działaniu ze strony ładunku numer 1 na ładunek numer 2 i ładunku numer 2 na ładunek numer 1. Dobrze, to już wiemy, a teraz zróbmy sobie już tak na koniec dla utrwalenia tego, co sobie tu powiedzieliśmy. Przykład. Dwa przewodniki, niech prąd w nich płynie w kierunkach, powiedzmy, przeciwnych, czyli już wiemy, że kierunek siły, że siła wzajemnego oddziaływania będzie siłą odpychającą, ale będziemy liczyć sobie na razie tylko wartość. Tu będzie płynął prąd o natężeniu I1 równym 2 ampery, a tutaj I2 równym 3 ampery. Kierunki przeciwne, odległość między przewodnikami niech będzie jakaś malusieńka, na przykład 1 mm. Liczymy wartość siły działającej ze strony przewodnika numer 2 na odcinek przewodnika numer 1 o długości, powiedzmy dużej długości, 10 metrów. Trochę oczywiście nie w skali, bo tutaj ta odległość i ta na rysunku jest porównywalna, natomiast tu mamy 10 metrów, a tu tylko 1 mm, ale tym się nie przejmujmy. Interesuje nas po prostu wartość tej siły. Dobrze, dodatkowo jeszcze jedną daną, której potrzebujemy, jest wartość przenikalności magnetycznej próżni. To jest 4 pi razy 10 do minus 7, a jednostki, jak być może pamiętasz sobie, wyprowadzaliśmy, co to będą za jednostki, ale do naszego przykładu wystarczy nam wiedzieć, że jednostki muszą być takie, żeby po pomnożeniu tego jednostek, tej przenikalności razy natężenie prądu, czyli razy ampery i po podzieleniu przez długość, przez odległość, czyli przez metry, żeby otrzymać tesle, tak? Czyli wychodzi nam, że jednostki tej wielkości to są tesle razy metry podzielone przez ampery. No co, i mamy tutaj ten wzór, mamy wszystkie dane i możemy liczyć. Tak, siła oddziaływania przewodnika numer 2 na przewodnik numer 1. Wiemy, że będzie to siła odpychająca, tak, bo do tego doszliśmy w poprzednim filmiku, że gdy kierunki przepływu prądów są przeciwne, to siła jest odpychająca, ale teraz liczymy jej wartość. Będziemy liczyć z tego wzoru, który mamy tutaj i po kolei długość L to jest 10 metrów. Dalej mamy przenikalność magnetyczną próżni, 4 pi razy 10 do minus 7 tesli razy metr podzielonej przez amper. Następnie mamy natężenia prądów, są 2 ampery razy 3 ampery i to wszystko podzielone przez 2 pi razy odległość między przewodami, czyli 1 mm, a 1 mm to jest 10 do minus 3 metra. Ile to się równa? Więc tak, po pierwsze, tutaj mamy taką liczbę niewymierną pi, możemy ją sobie skrócić tutaj i tutaj, oraz możemy skrócić jedną dwójkę z dwójką. Co nam pozostaje? Jakie liczby? Więc mamy tak, tutaj 10, tutaj 4, tu 10 do minus 7, tutaj 3, tu 10 do minus 3. Więc tak, liczby niebędące dziesiątkami, to jest tak, 4 razy 3, czyli 12. Mamy 12, dziesiątki to będzie tak, 10 do potęgi jakiej? Pierwszej, razy 10 do minus 7, czyli tutaj w tym wykładniku możemy odjąć 7 i podzielić przez 10 do minus 3, a podzielić przez 10 do minus 3 to to samo, co pomnożyć razy 10 do 3, czyli tutaj możemy tu tę trójkę dodać. W wykładniku, dobrze, czyli tutaj już liczbową wartość mamy, a teraz jednostki. Mamy tak, metry razy, o, tu jedne ampery nam się skrócą z amperami i metry z metrami, więc co nam pozostaje? Pozostają nam metry, tesle i ampery. No
to się równa tak, 12 razy 10 do 1 minus 7 to minus 6 plus 3 to jest minus 3, czyli 12 razy 10 do minus 3, 12 tysięcznych innymi słowy, a te jednostki to co to będzie? To jest tak, metr, Tesla to jest newton razy sekundę przez kulomb razy metr, no a amper to jest kulomb na sekundę. Dobrze, czyli co my tu mamy? Metry się skrócą z metrami, sekundy z sekundami, kulomby z kulombami i pozostaną nam newtony, czyli bardzo dobrze. Siła wychodzi w newtonach, czyli ostatecznie mamy 12 razy 10 do minus 3 newtona. I teraz można się szybciutko zastanowić, dlaczego tak jest, że pomimo, że te przewody są bardzo blisko siebie, odcinek przewodu, jest, na której siłę liczymy, jest dosyć długi, a pomimo tego ta siła wychodzi taka malutka. Otóż jest ona taka malutka ze względu na wartość tej przenikalności magnetycznej. Ta przenikalność magnetyczna tutaj ma taki czynnik 4π, czyli około 12, ale jest mnożona razy 10 do minus 7, czyli jeśli pomnożymy coś razy tą przenikalność magnetyczną, to nam ta wartość się zmniejszy mniej więcej milion razy i stąd taka maciupeńka siła. Mam nadzieję, że ten przykład pozwolił Ci utrwalić sobie to, czego się tutaj dowiedzieliśmy o oddziaływaniu między dwoma przewodnikami z prądem, a w kolejnych filmikach będziemy mówić o nowych rzeczach.